kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Elektronika. O czym są te studia? Studia na tym kierunku pozwalają na opanowanie projektowania i tworzenia obwodów elektronicznych na potrzeby urządzeń o bardzo zróżnicowanych przeznaczeniach. Do niedawna absolwent elektroniki po prostu naprawiał zepsute urządzenia. Współcześnie jest to nauka podstawowa dla wielu dziedzin, takich jak informatyka, automatyka czy robotyka. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź stronę studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą dokładność, precyzja, przywiązanie do detali, ścisły umysł, dociekliwość, wnikliwość. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak obsługa urządzeń pomiarowych, konstruowanie i projektowanie obwodów elektronicznych, praca z układami analogowymi i cyfrowymi, konstruowanie urządzeń związanych z inżynierią dźwięku, analizowanie i tworzenie schematów urządzeń elektronicznych. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można spodziewać się przedmiotów takich jak etyka inżynierska, miernictwo, geometria analityczna, podstawy programowania, algebra liniowa. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Współczesne kierunki rozwoju przewodzących polimerowych nanokompozytów. Nieinwazyjne metody integracji systemów telemetrycznych z otoczeniem. Pomiar rezystancji w układzie RC z częstotliwością 200 Hz. Zastosowanie termowizji pasywnej i aktywnej w elektronice. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, często wybierają prowadzenie serwisu urządzeń elektronicznych, projektowanie urządzeń elektronicznych w branży audio, pracę w handlu specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi, pogłębianie wiedzy i umiejętności w ramach studiów doktoranckich, pracę na stanowisku inżyniera w branży telekomunikacyjnej. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje oraz porady znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.